Siema, siema, demenciki. W dzisiejszym odcinku razem ze Sebkiem będziemy dzwonić do kolejnej osoby, ale tym razem to będzie inna i o wiele straszniejsza postać, ponieważ dzisiaj zadzwonimy do Umy. Taka jedna straszna kobieta, która no chodzi tak zgarbiona w ten sposób, więc zobaczymy, co się stanie, kiedy do niej zadzwonimy. No ja się już boję na samą myśl i już tak widzicie, słyszycie, jak trochę mi ten głos drży, więc zostawcie łapkę w górę, żebym to trochę się poczuł odważniejszy, tak samo subskrypcję na moim kanale, no i ja już wam nie przeszkadzam, oglądajcie do końca, bo naprawdę będzie się ciekawie. Halo, halo, dzień dobry widzowie, witajcie. Słuchajcie, zrobiliśmy specjalny pokój z pochodniami. Nie jestem tutaj sam, jest godzina prawie 24, a my będziemy telefonować do takiej postaci, której jeszcze nigdy w życiu nie widzieliście. Zobaczymy, czy ta postać odbiera, bo słyszeliśmy, że ona niby tylko o 24 odbiera. I słuchajcie, jak mówiłem wam, że nie jestem tu sam, ale nie pokazuj się, już ja się spaliłem. Przepraszam. A chciałem widzów cię zapytać, czy wiedzą, z kim jestem, no ale dobra, już nie wyszło. Jestem z Alkiem, ze Swajstowem i z Liwią, ale słuchajcie, to oni będą ze mną rozmawiali przez telefon. Znaczy, nie ze mną, a z tą postacią, ale oni będą obok mnie, ze mną, czyli rodzina trzyma się razem. Okej, słuchajcie, bo ja się trochę stresuję. Na dworze jest ciemno, dlatego tutaj w pokoju mamy dużo pochodni, które nam pomagają normalnie, bo my lubimy, jak jest jasno, a ciemności to się boimy, trochę cykamy. Także ręce. Widzowie, za naszą odwagę możecie zostawić łapencję w górę. O, bardzo nas to zadowoli, ucieszy. Co nie, Livia, lubisz łapeczki w górę, czy nie? No jasne! No i super, dobra. No, a co ty, Livia, tak skaczesz? O co tu chodzi? Ty już cię coś tutaj, ten? Tak, duchy czuję jakieś? Jakieś duchy dookoła, jakieś mrowienie? Nie, żartuję, co ty gadasz, duchów nie ma. Smajstą tu jako jedyny się nie boją, mówi, ale co ja tutaj robię, no ja nie wiem. Dobra, no to żeby trochę Smajstowa przestraszyć, słuchajcie, wyjdźmy na górę, tam mamy przygotowany telefon, przygotowywaliśmy to za dnia, bo się baliśmy wieczorem, ale mamy przygotowany telefon i zobaczmy, która jest godzina, bo tu jest obok jeszcze zegarek. Czekajcie, tutaj jest ten telefon, tu jest wzmacniacz do telefonu, żeby nie zabrakło zasięgu, bo zasięgu naprawdę dużo potrzebujemy. Jest godzina 23:59, czyli za minutę, słuchajcie, za minutę będzie 24 i wtedy o tej godzinie musimy zadzwonić do tej postaci. Ta postać nazywa się Uma, tak jest, nie wiem, czy ją kiedykolwiek widzieliście, ale naprawdę nie wygląda zbyt dobrze. Trochę strachu będzie, jak ją zobaczymy. Ty ją widziałeś? No wiesz, kiedyś ją widziałem, ale nie w Minecrafcie. No to widziałem w realistycznym życiu. Co ty gadasz? Jedno przetrwałeś. Żartuję, żartowałem. Widziałem na obrazku. Na obrazku widziałem. A już mnie straszyłeś, słuchaj. Dobra, także musimy się przygotować, bo zaraz godzina 0:00. Także zanim jeszcze zanim to wybije, a zaraz wybije, bo ta minuta już mija, to nie zapomnijcie zostawić subskrybera takiego czerwonego, jak ten zegarek, który widzicie od tyłu, jest czerwony. To taka subskrypcja też jest czerwona. Jak ją naciśniecie, to zmieni się kolorek. Także wciskajcie wszyscy bez wyjątku. Klikajcie, a my czekamy na tą godzinę. Alek, odliczaj. O, już, to już jest. Dobra, to zegarek, wybieramy numer. Alek, pamiętasz numer? Numer, to, tak, pamiętam, czekaj, ja go wcisnę, czekaj. Mów, ja powciskam. Chcecie zobaczyć, jak podnoszę dużo ciężary, albo dobrze się bawię razem ze znajomymi, a może po prostu chcecie zobaczyć, jak wyglądam na zdjęciach. Jeżeli tak, to zaobserwujcie mnie na moim Instagramie, tu się wam wyświetla, zostawcie obserwacje, no i czekajcie na kolejne filmiki i kolejne zdjęcia. Nie można, bo widzowie będą dzwonić do niego wtedy. Dobra, też rację. Pyk, dzwonię. Pyk. To wybieranie numeru? Dobra. Czekamy. Jest połączenie, czekajcie, jest połączenie. Okej. Halo. Witam. Dzień dobry. Witam pana Ktoś Umę, mi do mnie dzwonić. Panią? To jest pania. Dobra, przepraszam, my dzwonimy z... prośbą? Tak, bo chcielibyśmy... Jaką prośbą? Ale po co my dzwonimy? Żeby pani nam cukier przyniosła. Cukier, tak, potrzebujemy dużo cukru. Tak, bo ciasto pieczemy, chcemy upiec takie słodkie i... No. Wy myślicie, że takie żarty są śmieszne? A to nie żart, jeśli pani chce, to może z nami upiec. Tak, oj nie, ciasto. Mój drogi. Oj nie, tak to nie będziemy się bawić. Teraz usłuchajcie mnie uważnie. Albo mnie znajdziecie, albo sam was znajdę. Co? A to jest facet jednak, ale co, w Kowalnego się bawimy, czy co? Nie Jestem wiem. Niedaleko Smilandii. Życzę powodzenia. My mamy cię znaleźć? Ej, halo! Halo! Rozłączyła się! Ej, dzwoń jeszcze raz! Nie, dzwoń, ja nie chcę gadać! Przepraszam, już Słyszeliście to?
Smajsto, Livia, czy wy to wszystko słyszeliście? To było straszne. Było straszne, nie? No, trafia. Uma odebrała od nas, ale ona gadała, że ona jest chłopakiem? Nie. Ona jest przecież kobietą. Ja nie wiem, w końcu to jest raz facet. Wiesz, jak Uma wyglądają, kiedyś na zdjęciu widziałem. No. Nie wygląda zbyt dobrze, ma taki tyłek do tyłu. Tak dziwnie, strasznie dziwnie wygląda. Ale czekaj. A może zmieni osobowości? Tak, ona powiedziała, że albo my ją znajdziemy, albo ona znajdzie nas. A co jak my ją znajdziemy? Trochę się zacząłem... Żadna z tych opcji nie jest dobra. Ej, ale czekajcie, a tam ten świecący domek, a to jest tego villagera bogatego. Laser świeci od villagera, no. Dobra, to nie, to tam nie. Ty, to co, szukamy jej? No, ja nie wiem, ale jak musimy ją nawet broń jakąś wziąć ze sobą, żeby być bezpieczniejsi, nie? A macie broń? Gdzie jest broń? Smileslow ty masz, nie? Ty masz? Ty ma zawsze piwnicy. No. Ma piwnicy. Dobra, ja mam plan. Pójdziemy do Smajstowa do piwnicy, weźmiemy broń i będziemy, no i pójdziemy polować. Jej szukać. Tak. Bo skoro my jej nie znajdziemy, to ona nas wtedy znajdzie. Przynajmniej tak mówiła, nie wiem ile w tym prawdy. Chodźcie po pochodnie i idziemy do Smajstowa po broń. Wtedy będę się czuł bezpieczniejszy. A to nie wyjdzie ale, to samo? Ej, to była lipa, żeby dzwonić do niej po jakiś cukier. To Alek, co ty wymyśliłeś? No nie wiem, no chciałem improwizować, chciałem, wiesz, zestresowałem się. Mam pochodnie. Idziemy teraz w stronę domu Smajstowa. Trzymaj, Olivia. Trzymaj jedną pochodnię, będziesz miała jaśnie, jak będziesz szła. Zobacz, jak ta pochodnia oświetla. Bo jest noc, jest godzina 24, także my musimy tutaj uważać. Idziemy. Ej, no, czemu dawaj. Ja przodem mam iść? To ja mam przodem, nie, Smajsto to twój dom, ty prowadź. Dobra, Smajsto idzie przodem, przodem. Ja nie chcę być ostatnia! Ej, garaż jest u ciebie otwarty! Co? Livia, gdzie jesteś? Co? O co chodzi? Co nie chcesz? Ona mówiła, że ja nie chcę... No. Ja nie chcę nigdzie z wami iść, ja się boję. Jak jesteś z nami iść, to chodź z nami. Livia, my się trzymamy razem, jesteśmy rodziną. No właśnie, bezpiecznie jest razem. A lubicie oglądać moje filmy? No pewnie, że tak. Więc jeżeli chcecie więcej moich filmów zobaczyć, to zapraszam was na TikToka. Tam są krótkie filmiki właśnie z filmików z Minecrafta. Więc zaobserwujcie, żeby być na bieżąco. Zostawiajcie polubienia pod filmami. No i tam też są zapowiedzi różnych piosenek. Więc naprawdę jest ciekawie. Zaobserwujcie i widzimy się w dalszej części tego odcinka. Nie, ja wolę chyba wrócić do domu, ja się boję. A co jeśli tam będzie Uma? Ej, dobra, nie. Słuchaj, Alek, musisz iść, albo my razem pójdziemy. Dobra, Livia, to zróbmy tak. Weźmiemy bronię, pójdziemy do ciebie do domu, zobaczymy, czy tam aby na pewno nie ma dookoła Umy. Jeżeli nie będzie, to zostaniesz w domu, a my w trójkę pójdziemy. No dobra, dziękuję. Okej, okay, tak. Zróbmy tak. Chodźcie najpierw po broń. Chodźcie po broń, tylko się też tutaj rozglądajcie, bo ta Uma może być wszędzie, a to nie jest za ciekawa postać. O, patrzcie, Smajsto biegnie na dół. Zobaczę w kuchni. Ej, co te ślady co, gdzie, tutaj co, robią? Gdzie? Strasznie. Patrz, tu ślady. Ślady są czerwone. Kto to zostawił te ślady? Ja chyba nie chcę wiedzieć. Lepiej tego nie dotykajcie. Szybko broń, szybko broń, 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 ja zabieram, dobra, zabieram, dużo broń, dużo broń, dużo broń, dużo. Jakie tylko tu o, tutaj są. Jest. No, tu są tutaj, kolejne chyba. W skrzynkach macie bronię, ej, weźcie sobie bronię. Ile no, ja mam broni, biorę, ty biorę, już nakupił tutaj. Dobra, ja wezmę rakietnicę, armatnicę, wszystko, będę przygotowany jak najlepiej. To sobie mogę odstawić, no i co, jesteście gotowi? Ja nie mam trochę. Nie ma złotych jabłek, musimy uważać, jak będzie nas atakowała. No mam nadzieję, że jej w ogóle nie spotkamy, nie? Zacznijmy od tego. No musimy ją spotkać, musimy ją znaleźć, znaczy ona nas ja nie nas chcę znajdzie. Nikogo spotykać, chłopie, ja się boję. No a czy jak ona nas znajdzie? Dobra, Livia, jesteś tu? Tak, jestem. Słuchaj, Smajsto, bo ciebie nie było, nie słyszałeś. Musimy odprowadzić Livię do domu, bo ona się cyka. Tylko przed tym musimy sprawdzić jej dom, czy aby na pewno nie ma tej postaci obok jej domu. Także chodźmy powoli. A, dawajcie. Tylko ja jestem ciekawy, skąd są te ślady. Smajsto, ty wiesz coś o tych śladach? A ty tych nie czerwonych malowałeś tutaj... ostatnio nie. pokoju? Nie, okej. Okay. Nie, to nie jest farba. To musi być jakiś ketchup rozlany. Dobra, idziemy. Idziemy do domu Livii. Tutaj delikatnie, powoli za mną. Czekajcie, ja wezmę sobie jedną rękę, o, pochodnie, a w drugą wezmę, tak, broń. I teraz możemy iść. Cyk, czekajcie, otworzymy drzwi. Idziemy. Ja obstawiam przód, Alek, ty obstawiaj środek, a Smajsto obstawiaj tyły. Czekaj, bez, ja się boję. A ja będę gdzieś między wami. Tak. Ale Livia też weź, trzymaj Livia, ja ci dam. Trzymaj tą broń, w razie W to strzelaj, nie? Tak, dokładnie. Nawet się nie pytaj. Strzelaj od razu. Bez rozkazu, od razu, nie widzisz. Dobra, idziemy do domu Livii. Zobaczmy, czy w środku, aby na pewno nikogo nie ma. Jeżeli nie będzie,
To na zewnątrz trzeba sprawdzić. O, dobra, dobra, proszę, dobra. Coś, tu jest! Nie, co, gdzie, gdzie, gdzie? Fałszywy alarm! Fałszywy alarm, Alek! Alek, fałszywy alarm! No to... Przebyk, nie strasz mnie! Nie strasz nas, już całą... Dobra, sprawdzałem waszą reakcję, tak? I co, dobra było? Powoli, wchodzimy do środka i zobaczmy, czy tutaj u niej w domu nikogo nie ma. Nie, chyba nie, patrz. Livia, jest pusto? Jest dobrze? Jest strasznie ciemno w tym domu. Ja... Idę na górę, Houston. Ktoś za mną. Na górę, to chodź, idę z tobą. Tyk. Dobra, komputer jest bezpieczny, green screen, wszystko, okej, okay, no, nagrywać świeci. Możesz. W łazience, jak tam? Ej, co? Tu jest coś zablokowane. Ej, to ty, Olivia, postawiłeś tu? Nie. Sorry. Ej, nie pchaj mnie. Czekaj, rozwalę ci to. Zobaczymy, czy tu ktoś jest. Cymbałki jakieś? Jakieś zabawki? Nie, nie, wypchałeś mnie w szafkę. Dobra, czekaj, ja ci oddam te zabawki, one mi nie są potrzebne. No, cyk, oddaję. Proszę bardzo, trzymaj je. I ej, co, łazienka jest bezpieczna? Tu jest bezpiecznie, no. Tu jest! Ła, to nie we mnie, przecież ja mam 5 serc teraz przez ciebie. Poważny jesteś. Sorry, żartowałem. Ej. Ty wystarczająco się boję. Livia! Ty chyba tutaj nie zostajesz. Co to jest? To ślady jak u Smajslowa. No właśnie. Tu jest kolejny ślad. No wiesz co, Livia, ty chodź może jednak do domu Sepka. Sepka będzie bezpieczniej, nie? W sumie też prawda. Dobra, idziemy dobra, do mnie na chatę. Szybko, odprowadzić idziemy, Livię. Tutaj jest niebezpiecznie, tutaj ktoś musiał być i normalnie rozlać te plamy. Ale dobra, idziemy jest, do mnie. Tu jest. Gdzie? Strzelam. Dobra, stój, żartowałem, patrzyłem twoją czujność. No nie ma żartów, Alek, już tutaj nie żartuj, to jest poważna sprawa. Ale to nie jest śmieszne. No właśnie, no dobra. Śmieszne, to nie jest śmieszne. Usuń ten ogień, bo się zaraz Smajlandia zapali. Tu muszę wziąć sobie to, okej. Okay. Idziemy, wezmę sobie drugą pochodnię. Chodźcie do mnie na chatę. U mnie na chacie jest bezpiecznie. U mnie nikogo na pewno nie ma, ale sprawdzimy to. Czekaj, ja pochodzę po domku, sprawdzę, czy wszystko jest okej. Okay. Tutaj na górę. W garażu czysto, w kuchni tak samo. Dobra, sypialnia czysta, komputer też czysty, łazienka czysta. Ja się schowam w piwnicy. Nie, to jest najgorszy pomysł, nie, to na piętrze musisz. Tak, to jest najgorszy pomysł, piwnicy jest, wiesz, ty możesz się przespać na siłowni, chodź, tu jest dawaj wysoko, na siłownię, to wysoko, tu ci nikt chodź. Nie wejdzie, tu masz Livia, w sumie jakieś łóżko, możesz się na tym drewnie położyć, będzie okej, okay. Tutaj, śmiało. No, to jeszcze na sobie pochodnie postawisz. No także śpi dobrze, a my idziemy na... Na co idziemy? Idziemy zobaczyć, czy nam się uda. Także życzę nam powodzenia, Livia, trzymaj się, pilnuj mojego domu. Smajstą, nie oddzielaj się od nas, musimy chodzić razem, bo trochę strach. Idziemy tędy? Chodźcie tutaj, chłopaki. Na gdzie basen. Jesteś? Na basen? A który? No, na dole czy tutaj. Na górze? Na górze. Dobra, to idę już. Dawaj, ja już schodzę w sumie w stronę... Gdzie idziemy? Damy... Nie wiem. Na Smajlandię? W tamtą stronę? Nie wiem, w którą stronę mam iść. Nie byliśmy tylko jeszcze w domu Patrycji, to chodźmy już do domu Patrycji się zobaczyć. No a po co w sumie do no bo Patrycji może tam się ukrywa, tam ta postać. Nie, idziemy obejść, ona... Ta postać mówiła, że jest gdzieś obok Smajlandii, także trzeba ją znaleźć. Musimy się rozdzielić, słuchajcie. Nie, to jest bardzo zły pomysł, nie. Nie, musimy, nie. Alek, musimy nie, naprawdę. Nie, ja, ale ja nie chcę, się boję. Alek, idziesz w prawo, idziesz tam. Sebek. W każdym horrorze się rozdzielają i zawsze kończą tak samo. To nic, my musimy zaufać sobie. Smajstą, ty idziesz tam, a ja idę przed siebie, ja idę tam. A ty, Alek, tam. Dobra? Żartujesz, nie? Nie. Dobra, Smajstą poszedł, Alek się boi, ale też musi iść. Zajdę się widzimy, bo jakiś sygnał, cokolwiek. No, krzyczcie, strzelajcie w górę, jak coś znajdziecie, dobra? No, dobra. Ty idziesz w prawo, ja idę prosto. No okej, okay, a Smajstą w lewo. Mam bronię, to w sumie nie. Dobra, ja się stać, rozglądam, nie? Rozdzieliliśmy się elegancko. Dobra, widzowie, jestem sam. Jak widzicie po mojej twarzy, trochę jestem wystraszony i nie uśmiecham się za często. I... No ja się trochę cykam, bo ja się boję takich potworów, nie? Dobra, chodźcie, chciałem zobaczyć do restauracji. Halo? Jest tu ktoś w środku może? Halo? Nie ma. No, może gdzieś tutaj w kuchni będzie ktoś. Halo, jest tu ktoś? Uma, ja nie chcę się bić, ja chcę tylko cukier, słuchaj. Dobra, nie ma nic, okej, okay. Czekajcie, tutaj też nic nie ma. No, chodź do tego zielonego budynku. Ale co wie, ja się tak boję, że mi tak serce bije, że jest hit normalnie. Dobra, czekajcie, centrum adopcyjne, może tu ktoś będzie. Halo? Uma. Smajstą, chodźcie tu! Mam coś! Mam coś! Strzelam! Halo! Chyba... Sebek!
No, tu jestem! Gdzie tu jesteś? Jestem! Na górę. Końcu Smilandii! W różowym domku! Chodźcie do mnie! Znalazłem coś podejrzanego, jakiś nowy dom! Straszny. Nie wygląda to zbyt dobrze. Ty szedłeś cały czas tą ścieżką, samą? O! Widzę cię, Smajstą, tu jestem! To nie to, Smajstą. Ja tu strzelam. Jestem tu na domku, dobra, widzimy gdzie się. Gdzie ty jesteś, okay. Tu? Możemy bronię pozamieniać? Idziemy sprawdzić ten domek na końcu, bo on mnie niepokoi. Się tak bałem, że to jest hit, nigdy się nie rozdzielamy więcej. No dobra, idziemy najpierw sprawdzić domek. Idziemy zobaczyć, czy ktoś tutaj w nim mieszka. Ej, ten domek był przed chwilą otwarty. Z daleka było widać. Aha, a co to za domek jest w ogóle? Ty go budowałeś? No nie, widzę go pierwszy raz na Smilandii. Patrz tam! Świnia na świni! Widzisz to? Czemu tak się coś dzieje? Zobacz! Ej! Nie miałeś rozwalać! Odsmażył świnki. Dobra, nieważne. To ale klicza otwórz, zobacz, czy ktoś tam mieszka. Czekaj, czemu ja? Ja się najbardziej boję. Dobra, czekaj. O, Smajstu idzie. Smajstu się nie boi. On jest zawsze odważny. Czekaj, idę z nim. Op! I co, jest tu ktoś? Ty patrz, wszedł i od razu strzela. No. Halo, jest tu ktoś? Halo? Halo? Znaleźliście mnie? Kim jesteś? Wyjdź. Alek, nie strzelaj, Alek, nie strzelaj. Odejdźcie od tyłu, odejdźcie od tyłu. Dobra. To jest ta postać. To jest ta postać Uma. Uma. Zapraszam was do mnie do domu. Patrzcie, jak to wygląda. Zapraszasz nas do swojego domu? Ale ja tam nie wchodzę. Chodźcie do środka. Nie. Ej, czekaj. Ta postać chyba nie jest zła. Jak nie jest zła? A masz cukier? Mam cukierki i cukier. O, no dobra, to widzisz, wchodzimy. Ta postać nie jest stale taka zła. Dzień dobry, Alek, jestem, mogę podać rękę? Bo nie, dobra. Nie, ona nie chce ręki żadnej. Przepraszam za ten ogień, ale to mój no, brat. No, to z Majstą trochę tak, z panikową. A gdzie ten cukier? To tu ja usiądę, rozgraszę. No, siądźcie sobie, tak. Tak, okej. A gdzie jest Majstą? Tutaj nie masz pani tu cukru? Nie, pusto. Kolega wrócił już wasz do domu, stwierdził, że chce spać. A. Do domu? Nie, on na pewno nie wrócił do domu. Ej, wrócił. Czy ty Smajst? No, tam powieszony. Nie, to kości by nie zostały. To stare kości są, to nie. No. Dobrze, proszę pani albo pana, ale ja idę po mojego brata Smajstowa, bo on chyba zabłądził, on tu nie weszedł. Nigdzie nie idziesz, teraz się zabawimy. No, Ona dalej się nie boi! Musimy ją rozwalić! Rozwalamy ją! Zostawcie mnie, chodźcie tu! Nie, ale to była głupota dzwonić do niej, ale nigdy bym się nie spodziewał. Kto wpadł na ten pomysł? Ale dobra, ale nigdy bym się nie spodziewał, że ta Uma mieszka u nas na Smilandii, chłopie. Ej, Smajstą, jesteś? Ale ona nie mieszka. Gdzie, czemu ty nie wszedłeś do jej domku? No właśnie. Jak z nami. My no, zawsze od razu weszliśmy. On dopiero w ostatniej chwili, nie? To dramat jest. Smajstą coś tutaj do nas pisze. On oczywiście udaje, że nie ma mikrofonu, nie ale nie wiem jej. Dlaczego, ale nie chce. A nie ufam jej. No dobra, nie skoro jej nie ufał. No ale słuchaj, miała dać nam cukier, nie dała nam cukru. Ale chyba dobrze, że ją rozwaliliśmy, bo chyba tak. U nas na Smilandii nie mają prawa być takie postacie i tutaj mieszkać. Słuchaj, a zwłaszcza złe postacie. Ja mam my takie postacie tępimy. Mam bardzo dobry pomysł. Armata? Dobra, ale trzymaj, czyń powinność. Trzymaj tak? Armatę. Dobra, tak. Ej, ja to lubię. Dobra. Dawaj, 3, 2, 1, lecisz! Pum. Dobra, starczy. Oj, tam dalej poszło. Domek rozwalony. Także widzowie, elegancko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Słuchajcie, nigdy nie dzwońcie, ani nigdy nie odbierajcie telefonu o 24 godzinę, gdy jest noc, bo to mogą być takie postacie, a takich postaci my nie chcemy. Nie wiem, może wy chcecie. Powiedz widzowie, ja słuchawki tradycyjnie już, tradycja jest. Chowam, sypka już nie muszę słuchać, włosy poprawiam, może lepiej będą wyglądały. Więc widzowie, jeżeli wam się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, tak samo subskrypcję na moim kanale, bo wbijamy 200 tysięcy... Ty, włosa mam.
Halo? Na oku mam, dobra, o, mam go. No więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. No i napiszcie w komentarzu Uma, to przypnę wam serduszko. I widzimy się już jutro, bo dziki są kiedy? Codziennie, więc ja zakładam słuchawki, idę nagrywać kolejny film dla was. A wy możecie obejrzeć następny film, który macie gdzieś tam. Więc, o, szebek mi zniknął. Dobra, siema.